Dzień dobry, Żurawiu. Nazywam się Małgosia Wieczorkiewicz i uczestniczę w szkolnej grupie filmowej Szef. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z panem wójtem. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem ze szkolnej ekipy filmowej, ze szkoły podstawowej w Żurawinie. Chciałabym z panem przeprowadzić wywiad na temat pana dzieciństwa. Witam serdecznie. Jak wyglądało pana dzieciństwo w ogóle? I chciałabym od tego zacząć. Gdzie pan chodził do szkoły? Czy naszej podstawowej w Żurawinie? Czy do innej? Małgosiu, moje dzieciństwo było bardzo trudne, muszę ci powiedzieć, dlatego, że mając 9 lat, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, w tej chwili to jest województwo wielkopolskie, niedaleko Kępna, miejscowość Domasław, tam się urodziłem w tej miejscowości, chodziłem do pięknej szkoły w Domasławie. Szkoła z jednej strony ulicy była szkoła, z drugiej strony kościół i mając 9 lat, 6 grudnia nagle odeszła z mego życia moja najukochańsza osoba, mama. Także przeżyłem to bardzo dramatycznie. W tym czasie chodziłem do 3 klasy szkoły podstawowej. Bardzo kochałem swoją szkołę, lubiałem grono pedagogiczne. To była szkoła, która do dzisiaj pamiętam. Istnieje ta szkoła. Jestem zapraszany na wszelkiego rodzaju po prostu uroczystości. Uwielbiam tą szkołę. Na pewno wy, jako młodzi w tej chwili, też będziecie wspominać tą pierwszą waszą szkołę, pierwszą edukację, to, co jest naprawdę w życiu każdego jednego z nas najcenniejsze, to właśnie te początki. A kto był pana wychowawcą w klasach 1-3? Wychowawcą był nauczyciel, który miał na imię Jackowiak. Bardzo wspaniały wychowawca. A w 4-8? 4-7, bo w tym czasie nie było 4-8, było 4-7. Była pani profesor Jagodzińska. Pani profesor Jagodzińska, wspaniała. Pani profesor to już taki wyższy szczebel nauczyciel, tak? Nie, no tak w tej chwili po prostu mówimy o pedagogach, ale wspaniała pani profesor, którą do dzisiaj mam w sercu. A czy miał pan swojego ulubionego nauczyciela od jakiegoś przedmiotu? Znaczy wszystkich nauczycieli w sobie. Tak, wszystkich. A takiego najbardziej, naj. Najbardziej, no to właśnie panią profesor Jagodzińską, która cały czas kształtowała nasze życie. Także bardzo, bardzo mocno nie tylko pracowała w godzinach pracy pedagogów, tego, ale też po godzinach. W ten czas były inne czasy, nie było tyle plac zabaw, ale mieliśmy zajęcia po godzinach, także bardzo dużo poświęcała czas. Czy miał pan w szkole prawdziwego przyjaciela? Miałem i mam bardzo dużo przyjaciół. Do dzisiaj po prostu utrzymujemy kontakt. A czy utrzymuje pan kontakt z kolegami z podstawówki? Tak, do dzisiaj utrzymuję właśnie kontakt z kolegami, z koleżankami z podstawówki. Są w różnych w tej chwili regionach naszego kraju, bo to jest Wielkopolska, do Poznania to był kawałeczek po prostu drogi, także miasto Kępno to było miasto takie powiatowe, najbliższe. No, są na różnych stanowiskach,
w różnych miejscach naszego kraju, ale przy okazjach, uroczystościach w szkole zbieramy się po prostu, przyjeżdżamy, rozmawiamy. A czy wspominają razem Państwo bardzo dobrze przeżyte chwile w szkole? Tak, tak, zawsze wspominamy, kto komu po prostu dokuczał. Szczególnie tutaj wspominamy dziewczynki, bo zawsze, no, powiem, że w miesiącu maju, jak chrabąszcze, a w tym okresie było bardzo dużo chrabąszczów, idąc do szkoły, łapaliśmy te chrabąszcze i dziewczynków gdzieś tam za warkocze, gdzieś tam po prostu podrzucaliśmy i w czasie lekcji był krzyk, awantura. A czy miał Pan swoje ulubione zwierzątko? Ja bardzo lubię w ogóle wszystkie zwierzątka. W życiu po prostu hodowałem już i małego dzika, i sarenkę. Lubię te zwierzątka dzikie i zajączki, ale też jak byłem mały, trzymaliśmy po prostu w domu bociana, który mieliśmy przy domu naszym, był staw. Było drzewo, na tym drzewie, po prostu na topoli było gniazdo i jeden z bocianów po prostu wypadł i został, i trzymaliśmy go przez całą zimę. Go pilnowałem, ale był wspaniały przyjaciel. Jeszcze 2 lata po prostu przylatywał i później już odleciał i nie wrócił. A czy w czasach dzieciństwa miał Pan swoją ulubioną zabawę? No, zabawę mieliśmy bardzo dużo. Chodziliśmy po właśnie, przede wszystkim bardzo lubiłem na łyżwach. W okresie zimowym zbieraliśmy się wszystkie dzieci po prostu z całej wioski. W ten czas po prostu do samego wieczora, aż rodzice nas gonili po prostu do domu. Niszczyliśmy buty też przy tej okazji. Także zabaw w ping-ponga, w piłkę nożną. No, lubiliśmy też bawić się w taką, mam chusteczkę haftowaną, które po prostu też robiliśmy kółeczko, chusteczkę. Znaczy, jak dziewczynka nam się podobała, to na chusteczkę się układało. Jakieś hobby w dzieciństwie? No, w dzieciństwie hobby miałem bardzo dużo. No, przede wszystkim to, co już powiedziałem. Lubiłem zwierzęta. To mi zostało do dzisiaj. Lubiłem też przyrodę. Mieszkaliśmy w takim terenie, gdzie było bardzo dużo łąk, bardzo dużo różnego rodzaju po prostu zwierząt. Lubiłem tą przyrodę, lubiłem obserwować, ale też było na tych łąkach, były różne kwiaty i te zwierzęta po prostu. No, lubiłem przede wszystkim ryby, no bo też hodować. Mieliśmy taki własny staw, gdzie te ryby hodowaliśmy, ale też była rzeka Czarna Widawa, która przepływała przez naszą miejscowość, gdzie były te rozlewiska i tam właśnie było bardzo dużo. A czy coś Pan kolekcjonował? Co ja kolekcjonowałem? No, przede wszystkim znaczki? No, znaczków nie, ale widokówki. Lubiłem, zbierałem widokówki wszelkiego rodzaju. Ze wszystkich, z Wielkopolski, ale też tu z Dolnego Śląska, z całej Polski. Tak, lubiałem, do dzisiaj jeszcze po prostu mam niektóre przyczynki. Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole? No, ulubiony to była historia. Bardzo, tak? Bardzo lubiłem historię. Lubiłem przyrodę. Przyrodę to uwielbiałem. Natomiast nie lubiłem matematyki. Informatykę by Pan polubił?
Na pewno tak. A czy miał Pan jakąś ulubioną potrawę? Tak, z takich ulubionych, to takie, zresztą w ogóle to Poznaniak, to poznańskie pyry, ziemniaki, to pyry, w poznańskim się mówiło, także bardzo lubiłem ziemniaki, szczególnie młode, ale też lubiałem grzyby, sos grzybowy, do dzisiaj uwielbiam. Najczęściej na wakacje? Oj, w ten czas na wakacje nie wyjeżdżało się. To był wyjątek, jak wyjechałem do Poznania, ale to na krótko, czy do Kępna. Natomiast wakacje spędzaliśmy w domu. W domu pomagaliśmy rodzice. Moi rodzice mieli duże gospodarstwo, znaczy ojciec, bo już mamusi nie było, duże dosyć gospodarstwo i w tym gospodarstwie pomagaliśmy. No i zjeżdżała się do nas cała rodzina, młodzież przede wszystkim i z miasta Wrocławia, i z Poznania, i tak dalej. Także w czasie wakacji mieliśmy bardzo dużo zabaw, bardzo dużo było kolegów, koleżanek, także było bardzo, bardzo wesoło. Co było Pana takim najbardziej skrytym marzeniem? No właśnie kiedyś, najbardziej skrytym, ale to tak powiem uczciwie, nie? Kiedyś marzyłem po prostu zostać księcem. Tak, to było moje marzenie. Później zmieniłem to marzenie. Chciałem w wojsku zostać oficerem, ale w związku z tym, że nie odpowiadały mi w ten czas poglądy, zmieniłem i zostałem, chciałem być po prostu rolnikiem. A kim był Pan przed zostaniem wójtem? Byłem radnym sejmiku Dolnego Śląska. Przed jeszcze tutaj radnym sejmiku Dolnego Śląska, jak już wspomniałem, ja też byłem posłem, byłem prezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej, czyli samorządowcem w zakresie reform w rolnictwie. W tym czasie po prostu przygotowywaliśmy polskie rolnictwo do wejścia do Unii Europejskiej, także to było takie moje podstawowe zadanie, a tutaj w Żurawinie wspólnie z poprzednim księdzem proboszczem i księdzem kardynałem Gulbinowiczem zorganizowaliśmy Katolicki Uniwersytet Ludowy, gdzie po prostu ja ten uniwersytet prowadziłem, gdzie po prostu tutaj szkoliliśmy naszych rolników, przygotowywaliśmy do tego, do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ale jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że bardzo kocham młodzież. Młodzież szkolną uwielbiam. Jako wójt dałem tutaj dowody takiej wdzięczności. Wszystkie szkoły na terenie gminy funkcjonują. Żadnej szkoły nie zlikwidowałem. Wręcz przeciwnie, wszystkie szkoły są wyremontowane. Także to jest dowód, że kocham młodzież i powiem tutaj, bym prosił po prostu, żebyście ujęli, że warto w młodzież inwestować, bo to jest przyszłość narodu polskiego. Jeśli nie będziemy tego robić, to będzie ta przyszłość mizerna. A od Was będzie zależało, jakie będzie nasza kochana ojczyzna.
to nie było na...